Kacper urodził się 6 stycznia 1786 roku w Rzymie, a następnego dnia został ochrzczony. W obliczu śmierci 6 sierpnia 1787 roku przyjął w swoim domu sakrament bierzmowania. W roku 1788 został uzdrowiony z choroby oczu za wstawiennictwem świętego Franciszka Ksawerego. Ojciec Kacpra, Antoni, był kucharzem. Matka, Anucjanta, zajmowała się synem, bo był on chorowitym chłopcem. Od najmłodszych lat często przybywał w kościele, a zapał, z jakim poznawał prawdy wiary, sprawił, że zyskał przydomek młodego apostoła Rzymu. Chciał być misjonarzem. Gdy miał 19 lat, został przełożonym nowej szkoły katechetycznej przy Santa Maria del Pianto. Często przemawiał w kościołach i na placach Rzymu. Mówił jasnym i prostym językiem. Zajmował się także ewangelizacją prostych, biednych ludzi z wiosek. Ze szczególną miłością zajmował się obłożnie chorymi w hospicjach i szpitalach. W latach 1797 do 1808 studiował w Collegium Romanum w Rzymie, od pierwszego kursu łaciny aż do ukończenia teologii. Dnia 31 lipca 1808 roku otrzymał święcenia kapłańskie w kościele misjonarzy świętego Wincentego a Paulo i został mianowany kanonikiem przy Bazylice San Marco. Zajmował się wiernymi z ubogich dzielnic miasta. Gdy Napoleon zajął Rzym i deportował papieża, od kapłanów zażądał złożenia przysięgi na wierność sobie. Kacper, kierując się wiernością Ojcu Świętemu, 13 czerwca 1810 roku odmówił złożenia przysięgi. Został za to zesłany do Piacenzy, a później do Bolonii. W lutym 1814 roku, po 4 latach wygnania i niewoli, Kacper wrócił do Rzymu. Liczył na to, że teraz za przykładem świętego Franciszka Ksawerego, którego chciał naśladować, zostanie misjonarzem. Jednak wówczas powierzono mu, wraz z grupą księży i za zgodą papieża, głoszenie nauk rekolekcyjnych i misji ludowych na terenie Włoch. Chciał wstąpić do jezuitów, ale jego spowiednik i przewodnik duchowy, święty Vincente Palotti, poradził mu, by założył własny zakon. Ponieważ chciał przybliżyć wiernym tajemnicę krwi Chrystusa, założył wraz z 3 towarzyszami Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Miało to miejsce w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 1815 roku. Bardzo szybko papież Pius VII zaakceptował nazwę i to on ofiarował pierwszą siedzibę. W styczniu 1821 roku Kacper wstawił się u papieża w sprawie ocalenia miasta Sonniono, które miało być ukarane z powodu istniejącego tam rozboju. Dlatego Pius VII powierzył mu uzdrowienie moralne całej prowincji dotkniętej bandyckimi napadami. W lutym 1826 roku papież chciał mianować go biskupem, internocjuszem w Brazylii, ale Kacper odmówił przyjęcia tej godności. Pozostał w Rzymie i pracował w kongregacji rozkrzewiania wiary, a w październiku 1826 roku wrócił do pracy w swoim zgromadzeniu. W roku 1834 pomógł świętej Marii de Matias założyć zgromadzenie sióstr adoratorek krwi Chrystusa. 2 lata później był już tak wyczerpany, że musiał zmniejszyć swoją aktywność. Jednak gdy w grudniu 1837 roku dowiedział się, że w Rzymie wybuchła epidemia cholery, pośpieszył do miasta, by nieść posługę kapłańską wśród umierających na ulicach. Wygłaszał dla nich ostatnie nauki rekolekcyjne. Gdy sam zachorował 27 grudnia 1837 roku w Albano, otrzymał sakrament namaszczenia chorych, a dzień później zmarł. Pochowano go w kościele San Paolo w Albano. Beatyfikował go w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie papież Pius X dnia 18 grudnia 1904 roku, a kanonizował 50 lat później papież Pius XII. Święty Kacper uznawany jest za jednego z patronów osób cierpiących na choroby nowotworowe. Módlmy się.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w kapłanie świętym Kacprze de Buffalo, misjonarzu, rozmiłowanym w najdroższej krwi Jezusa Chrystusa, podarowałeś nam żarliwego apostoła i głosiciela miłości Boga i bliźniego. Za jego wstawiennictwem wysłuchaj wołania krwi Twojego Syna, które z ziemi wznosi się każdego dnia do Ciebie głosem bólu cierpiącej ludzkości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wieku.